Dzisiaj będzie w naszym podcaście bardzo miaucząco i kocio. Będą występować dwie kocie mamy, które mają po dwoje kocie dzieci. Także nie wiem, czy jesteście na to gotowi. Nie wiem, czy internet jest na to gotowy, ale dziś będziemy Wam opowiadać o naszych pluszowych dzieciach. Będą Wam opowiadać Monika z Doktor Lifestyle i Marta z Codziennie Fit. Witamy od poniedziałku. Kiedy ostatnio brałaś kąpiel z kotem? W tym tygodniu. Widzę, że z grubej rury od razu zaczynasz ten temat. No, nie skończyłaś mi tej historii, ja chcę znać kontekst. Tak, ogólnie miałam teraz bardzo, bardzo ciężki tydzień. Poczekaj, jak mogłaś mieć ciężki tydzień? Przecież pracujesz ty tylko robisz zdjęcia na Instagramie i pracujesz w domu. Wiem, że tak dużo osób myśli, ale miałam ciężki tydzień i stwierdziłam sobie, było już późno, stwierdziłam sobie, że zrobię sobie chociaż tą cholerną kąpiel, chociaż i tak się nie wyśpię, to chociaż to. Więc zaczęłam sobie nalewać i piana i w ogóle kupiłam sobie nawet takie tam do kąpieli, jakieś domowe sole, tak, wiesz, jak na filmach. No i już prawie wchodzę do tej wody, ale jeszcze się chyba rozbierałam w tej łazience i nagle słyszę jeden wielki plusk. Ja już wiedziałam, co się dzieje, ponieważ moje koty zawsze się ze mną kąpią i siedzą gdzieś w pobliżu. One są takie kiperce. A przy sobie się kąpią. Czyli masz koty podglądacze. Jeden siedzi na przykład na toalecie, a drugi na kuwecie swojej i się czekają. Patryk mówi, że one się boją, że się utopię i po prostu pilnują, nie wiem, czy nie utopiła. Sznurek jest tym takim kotem, którego fascynuje woda. Więc on po prostu, jak usłyszałam ten chlust, to się okazało, że to on wpadł i po prostu w ciągu sekundy widziałam taką, jak jaki gejzer, bo on wyskoczył razem z tą wodą. A muszę Wam tutaj powiedzieć, nie wiem czy wiecie, że sznurek ma długą sierść, więc po prostu nasiąknął tą wodą od razu i były zamknięte drzwi. A krzyczał? Nie, tylko było taki gejzer, mówicie, po prostu jakby wybuchł kot w powietrze, wyskoczył, więc zaczął rzucać się po tej łazience. Ja krzyknęłam, Patryk się przestraszył, że upadłam. Mówię, nie otwieraj, a on otworzył drzwi i to było najgorsze, co mógł zrobić. Bo ten mokry kot wybiegł i w tej chwili działo się milion rzeczy naraz. Po pierwsze, cały dom był w wodzie, bo on naprawdę zgromadził na tej sierści mnóstwo tej wody. Mój drugi kot, Nitka, go nie poznał, bo on chyba już nie pachniał jak ten kot, więc Nitka stwierdziła, że to jest obcy kot i się cała najeżyła, wiesz, taka do egzorcyzmów. Więc ja mówię, Patryk, łap Nitkę! Nitkę trzeba było szybko schować. Ten pobiegł mi na górę, oczywiście na łóżko. Stwierdził, że tam będzie się suszył. Zaczęłam go suszyć ręcznikiem i w końcu jak się trochę sytuacja uspokoiła, wzięłam go do łazienki, bo nie chciałam, żeby się z Nitką jeszcze widziały, no bo ona myślała teraz, że to nie jest ten kot, tak, bo już inaczej pachnie. Więc mówię, dobra, posiedź ze mną w tej łazience. Ale sznurek stwierdził, że ma traumę. No i stwierdził, że skoro ma traumę, to on się położy spać w kuwecie. Mokry. W tych mokrych włosach wszedł do kuwety. Tak. To był pierwszy raz, kiedy myślałam, że go zabiję. To sobie znalazłaś sposób na miłe zakończenie dnia, żeby tak, się troszkę zrelaksować. Tak, bo myślę, jeśli nie możecie sobie tego wyobrazić, to opowiem. Jeśli wsadzicie mokrego kota do kuwety, to ten żwirek się przylepia do tej sierści, a jeśli ten kot jeszcze ma długą sierść, to potem tego żwirka nie da się wyczesać. To ten kot jest kuwetą. Ten kot jest kuwetą. To nie jest kot w kuwecie, tak, tylko kuweta w kocie. Ja pierdzielę, naprawdę myślałam, że go zabiję. Przypomniała mi się sytuacja jak z dwudniową figą, to znaczy jak my mieliśmy figę dwa dni i to był nasz pierwszy kot, więc ja nie wiedziałam, do czego koty są zdolne i że absolutnie wszystko musi być pozamykane, jeżeli kot jest mały. I niezamknięta była klapa od toalety i usłyszeliśmy taki krzyk, ale to był jak przeraźliwy płacz dziecka. Biegniemy i szukać, gdzie ta figa jest i tylko taki mały próby wyskoczenia z tego kibla i ona tak bardzo się starała. I tak właśnie została ochrzczona nasze kocie dziecko, jak właśnie pierwszy raz prawie się utopiło w toalecie, a ja już wtedy pomyślałam po raz pierwszy, że jestem złą matką, bo nie dopilnowałam tego. I że to jest moja wina. Nie wiem, czy możemy mieć kota, no ale później figa zemściła się na nas tak dużo razy, że już w ogóle nie mam żadnych wyrzutów sumienia. Więc wzięłaś drugiego, ona żeby ją jeszcze wkurzyć. Ona robiła dużo więcej świństw. Tak, no myślę, że powinnam opowiedzieć o najdroższym bezdomnym kocie świata, bo to ile wydałam na kokę przez ostatnie 2 lata. To jest absolutnie rekordowy fundusz. Myślę, że gdybym wydawała na inną kokę, to mogłyby być podobne koszty, ponieważ ten kot naprawdę z hodowli, słuchajcie, to jest promocja. A wziąć kota bezdomniaka, ale ja nie mogłam go nie wziąć, Marta. Rozumiem. Bo to było tak,
że ona miała z nami zostać tylko na jedną noc. Byliśmy na wakacjach, nie, to były ferie i było bardzo zimno. A ona była taka chora, biedna, na naszym tarasie i był śnieg. I ona właśnie, ona jest taka czarna i miała taki pyszczek, takie, na pyszczku takie płatki śniegu. I mi się tak skojarzyło z takim rock'n'rollem, wiadomo, wiem, o co chodzi. I ja mówię, że tylko na jedną noc, Łukasz, bo jak nie, to jutro będziesz musiał znieść jej zwłoki z naszego tarasu. Tak, bo zamarznie. Ona umrze dzisiaj w nocy. I tylko my możemy ją uratować. No i jak ta głupia, wzięłam ją do figi, która była w tym samym pomieszczeniu. Dopiero później się dowiedziałam, jak złe są konsekwencje takiego nagłego połączenia kotów, bo ich relacje były bardzo, bardzo kiepskie. No ale jak koka weszła do tego naszego domku, to się okazało, że już nie wyszła z naszego życia i musiała po prostu z nami zostać. Bo jest takim fantastycznym kotem. Tak jak kupowałam figę w hodowli na kolanka, tak dopiero koka się okazała tym na kotem. Kolankę. Tak, dokładnie. Figa jest po prostu mędą. A nasza kokusia, no to po prostu taki chorowity kot, że... Dobrze, że na nas trafiła i że po prostu możemy ją wodzić do weterynarza częściej niż mnie do lekarza na przykład, nie? Ja po prostu, ale rzeczywiście te konsekwencje łączenia kotów mogą być różne. Ja jak opisywałam swoją historię łączenia nitki i sznurka, bo ja już wiedziałam, że to nie można tak po prostu wrzucić drugiego kota, tylko to trzeba zrobić stopniowo. Bardzo odpowiedzialnie w ogóle. Tak, ale dostawałam dużo komentarzy w stylu, wiesz, a moje to się od razu poznały i od razu się przyjaźniły i były takie... I rzeczywiście tak może być. Nawet rozmawiałam o tym z behawiorystą, że są takie przypadki, rzeczywiście te koty się polubią, ale tam w większej ilości przypadków jest tak, że te koty się nie polubią i to naprawdę trzeba zrobić stopniowo, żeby te relacje były chociażby znośne. U nas są, myślę, że znośne. Znośne na plus, ale to zależy od dnia. Figa i koka kiedyś leżały tak blisko siebie, że zetknęły wiem, się pamiętam, futerka. Że wysłałaś mi zdjęcie. Monika była tak podjarana tym, że figa i koka leżały razem, że wysłała mi zdjęcie, jak są zetknięte. Jeszcze narysowała mi w pańcie moment zetknięcia się sierści, żebym na pewno wiedziała, że się zetknęły. Tak, to było tak jak w Kaplicy Sykstyńskiej na suficie. Dla mnie to miało naprawdę tak samo duże znaczenie i to było jeden z najpiękniejszych momentów z mojego życia kociej mamy. Chociaż dużo jest takich. Ja uważam, że też koty to są cudowni nauczyciele mindplushness i uważności, bo tak. Po prostu kot po prostu jest. Jak ma zabić mysz, to w danym momencie liczy się tylko ta mysz. Ale chwilę po tym morderstwie on już sobie jej łapie i liczy się tylko ta łapa, która została mu do umycia i liczy się po prostu tu i teraz i pełen relaks, potrafią się odciąć. A nie tak jak ja, kiedy po ciężkim dniu leżę w łóżku i analiza po prostu, jak bardzo mogła przeprowadzić te wszystkie sytuacje lepiej. Oczywiście najlepsze pomysły przychodzą jakieś później, kilka godzin po, tak? Wiadomo. I wtedy wszyscy wiemy, jakbyśmy mu dogadali. Mi się zawsze zdarza. Mistrz ściętej riposty, tylko mam opóźniony zapłon. Mi się też to zdarza. Ale ja też tak uważam, że koty są właśnie super nauczycielami takiego, wiesz... Ogólnie okład z kota, tak. Wejść pod koc, na to kot i tak leżeć i się tak zamrozić w tym i pobyć w tym mroku to jest coś, co mi bardzo pomaga w trudnych chwilach. I tak jak mówię, że figa jest zołzą i mędą. Ona jest naprawdę wymagającym koteczkiem uroczym. To jest dama, jak nitka. To są dwie damy, po prostu wiesz. Mają swoje zdanie na każdy temat. Ale jak bywało mi bardzo źle, to chyba tak się poczuwała trochę. I zawsze podchodzi blisko, tuli się. Pielęgniarka. Nitka trochę też robi, ma rolę pielęgniarki. Bo nitka nie jest... Ze zdjęć wygląda, że Nitka jest słodkim kotkiem, ale Nitka nie jest słodkim kotkiem. Raczej nie lubi się głaskać, raczej nie chodzi na kolana w ogóle. Ale jak coś się dzieje, jak mam podniesiony głos, albo jak płaczę, to zawsze przychodzi. Miauczy i miau, co się stało. A jak płaczę w łóżku, albo ten ostatnio płakałam, bo nie mogłam zasnąć i z frustracji po prostu, wiesz? Że miałam takie, jestem taka zmęczona i chcę po prostu zasnąć i normalnie łzy, wiesz? No to ona zawsze wskakuje mi na głowę i śpi i tak, ale... To jest mega komiczne, ponieważ ona przy tym ma taką minę, że wypełnia obowiązek i wcale nie chce tego robić, wiesz. I tylko tak siedzi, takie mruczy, ale ma minę, Boże, za jakie grzechy. Wiem, ale muszę to zrobić, bo jestem grzecznym kotem, więc muszę się teraz zająć. A o tym, jak bardzo niegrzecznym kotem jest figa, dobrze świadczy fakt, że chrześniak Łukasza miał wtedy może ze 2-3 latka. Jedyny kot, jakiego znał, to była figa. I na pytanie w przedszkolu, jak robi kotek, to on powiedział... Ale Nitka też syczy, też jest taka.
Ona jest po prostu indywidualistką. I z Nitką jest tak, że ja jestem jej ulubioną osobą, jest długo, długo, długo nic, potem jest Patryk i potem jest już nic. To uważam, że mój kot ma wręcz patologiczny, erotyczny związek z moim mężem. To nie brzmi dobrze, wiesz, że to nie brzmi dobrze. Ja już dzisiaj powiedziałam, ile wydaje na kokę, więc nie wiem, czy mogę powiedzieć dzisiaj coś gorszego, ale ona się zachowuje, jakby była zakochana i jest obrażona, że ja jestem w tym domu. Rozumiem. I na przykład jak zaczynamy się całować, ona podchodzi i zaczyna miauczeć, ale to jest ten taki miaukokrzyk. Wiem. Wiesz, który, tak? Wiem, który. I ona się domaga uwagi, potrafi wskoczyć na przykład mi na plecy, jak taki kogut i się wbija tymi pazurami i ona chce być z nim, ona się chce całować, tak. A nie ty, wiesz. Tak. Albo jak Łukasz za długo pracuje, to potrafi mu usiąść tak przed komputerem, żeby że mały kotek zasłania cały ogromny monitor, tak? Liczy się tylko ona. Także oni mają taką relację bardzo, bardzo bliską i ja chyba im przeszkadzam. Przerażająco bliska. Tak. Jak opowiadam... Nie wiesz, co się dzieje, jak cię nie ma w domu. Nie śmiej się. Nie, to właśnie ja zrobiłam sobie teraz taki szybki scanning wspomnień, ale nie, no, nie mam aż tak złego zdania o moim mężu, że mógł jakoś wykorzystać do własnych celów tą miłość. Ale fakt, że jest więcej zboczonych rzeczy, które robi Figa, bo tak jak opowiadałaś o tym, że koty chodzą z tobą do łazienki się kąpać, no to Figa też jest podglądaczką. Rozumiem. Ona tak. Po prostu lubi oglądać. Ale nawet są o tym memy w necie i gify, więc myślę, że to nie tylko że Figa. Że kot zawsze w sypialni. No też tak mi się wydaje. Że po prostu lubią popatrzeć. Ale zobacz, jeżeli bierze się takiego kota świadomie jako członka rodziny, bo koty, które są, nie są wolne wychodzą kotami, czyli tak jak osobiście uważam, że powinno to wyglądać, no to spędzają calutkie dnie z wami i bardzo ingerują w tryb życia. Tak. Mi się wydawało, że kot to jest takie bezobsługowe nie, zwierzę nie. I tutaj uwaga, znowu zatkajcie. Jeśli ktoś chce mieć kota, to... Zatkajcie uszy, jeżeli jesteście purystami językowymi i nie lubicie jakichś tam brzydkich stwierdzeń, to jest jedno z moich ulubionych powiedzonek mojego taty. Jak ja byłam mała i chciałam mu coś tam mówić, że ale tato, mi się wydawało, to mi przerwa, wydawało ci się, że pierniera się zesrałaś. No, to mi się tak właśnie wydawało, że koty są bezobsługowymi zwierzętami. A nie są. W ogóle. Są atencjuszkami. I potrzebują człowieka, wbrew pozorom. Bardzo. Trzeba się z nimi bawić. Trzeba bardzo dbać o to, żeby były aktywizowane, bo jak nie, no to one cię zaktywizują o 3 w nocy. Tak. U mnie jeszcze tak jest, że Nitka jest już taką styczną damą, więc ona już tamten. Ale jak z sznurem się nie wybawisz... To jest masakra. I to jest taka masakra, której nie da się przerwać. Ostatnio usłyszałam, że powinnam spętać swego kota w ogóle na noc. Od kogo to usłyszałaś? Od sąsiadki. Poczekaj, ale powiedziała spętać. Ja myślałam na początku, że żartuję, wiesz? Ale jej mina mówiła... Nie. W ogóle nie żartuję. Nie. Mega ją wkurza to. Ale ja nic na to nie poradzę. Wiesz... No co masz mu koniec zbudować i powiedzieć się w nocy? Ale on jest tak śmieszny w tym w ogóle. I mam ostatnio z nim problem. Nie wiem, czy to jest jakiś kryzys młodzieńczy czy coś, ale go się nie da teraz wybawić. Typu myślałam, że jak był kociakiem, to się go nie dało wybawić. Teraz już jest trochę starszy, bo ma chyba 7 czy 8 miesięcy i teraz się go nie da wybawić. Ja się z nim mogę bawić, on może mieć zadyszkę, może zjajać, po czym o 2 w nocy słyszę syrenę. Miau! I jest tylko po sadach. Czyli ustaliłyśmy już, że na koty trzeba mieć dużo czasu i dużo pieniędzy. No, to jest prawda. No w ogóle ze zwierzakami jest tak, że naprawdę trzeba się liczyć, że to może bardzo dużo kosztować, bo no... Biedne chorują. I co trzeba wtedy zrobić, tak? Ma kot zaparcie życia, no nie da rady i trzeba jechać do weterynarza i parę razy dziennie, nie? Żeby tam działał. Tak było z koką. Miała też, chyba nie miałam droższego zabiegu na zęby niż sanacja jamy ustnej mojego kota, bo to kosztowało 600 zł na przykład, nie? Żeby jej naprawić zębki. A i to też miała i też jej, też płaciłam coś. A nie, miałam aparat na zęby. Ale to rodzice płacili dlatego, oczywiście wiesz, jak rodzice płacili, to w ogóle już wyparte, tak? Tego nie było. Piękne czasy gimnazjalne mi się przypomniały. Ale to Nitka też miała ten zabieg na zęby. Miała usunąwanego jednego ząbka. Też trochę za to zapłaciłam. No, ale najgorszy widok mój na świecie, jak widziałam, jak wchodzi w tą... Śpiączkę. Jezu. A Patryka też, po prostu razem siedzieliśmy tam i łzy w oczach, wiesz, nie? Bo wyglądała źle, wiesz, jak wyglądała. No tak, no. Tak. Jakby się miała nie obudzić, nie? A ona po prostu szła spać. Ale no... Ale posiadanie kota uważam na plus, posiadanie 2 kotów teraz już uważam na plus, ale jak wiesz, jesienią nie uważałam już na plus. Bałam się, że zrobiłam największy błąd swojego życia.
Ale się okazało, że wyszło wszystko na dobre i... Ale bardzo dużo czasu i uwagi trzeba było w to faktycznie zainwestować. Tak. Tak jak ja próbuję po prostu... Nie da się zmienić diety moich kotów. Uważam, że to jest mój najbardziej oporny pacjent. To jest właśnie ta figa. Ja jestem bardzo skuteczna w zmienianiu nawyków żywieniowych, ale nie mojego kota. On po prostu by non-stop jadł chipsiki, czyli suchą karmę. I domyślam się, że teraz jak są tutaj... Albo jak Mieszko nas słucha, on ma nas słuchać. Jeżeli są na słuchawkach ludzie, którzy wiedzą, jak powinno wyglądać żywienie kotów, to oni przyjdą do mnie w nocy i powiedzą... Zabieramy tego kota, bo ty go zamęczysz. Ale ja tutaj potwierdzę, że Monika naprawdę próbuje wszystkiego. I siedzę nad tymi miskami i płaczę już momentami, bo na przykład... Ale już nawet blendowałaś coś. Tak, blendowałam im na przykład karmę, bo może żeby ta konsystencja była inna. Jakieś kupowałam, nie wiem, smalec, żeby to było na tej karmie. No, różne ja już rzeczy. Wszystko próbowałam zrobić. I był taki miesiąc, że przetestowaliśmy 100 różnych smaków karmy mokrej. Jezu. To kosztowało... Dużo. Wyobrażam sobie. Ponad 500 wtedy na Zoopluzie, nie? Poszło. A ona na to patrzyła jak na gówno, no równie dobrze bym tam mogła z kuwety przełożyć i patrzyłaby tak samo, chyba jesteś chora, że myślisz, że to zjem. U mnie nitka przeszła z suchego na mokre, ale te mokre też nie zawsze jest super i też nie zawsze zje. I tak jak na przykład sznurek jest taki, że jak go przycisnę, mówię zjesz to, bo już jest w misce, to zje potem. Wiesz, po prostu przyjdzie za 2-3 godziny i on to zje. A ona jest taka, że choćby za przeproszeniem skałę srały, ona tego nie zje. Ona może się głodować, tak. Ona chudnie. Przecież ja figę i nie. Do 24 godzin, bo tak niby jeszcze nie zachodzą zmiany w wątrobie, tak mi powiedział weterynarz, że to jest bezpieczne. No, nie zjadła, nic. Nawet gryza, tak? I patrzy, zdechnę tu z głodu na twoich oczach, ale tego nie zjem. No wiem. No i co? I w końcu pękam, tak? No bo nie, no, no co mam, zagłodzić kota to będzie dla niego zdrowsze niż najlepszej jakości sucha karma? No nie wydaje mi się. I wszędzie te poidła. My mamy mieszkanie, już to opowiadałyśmy, mam bardzo małe mieszkanie, ale stoją woda w różnych miejscach, na parapecie, bo na przykład może im się lubić na parapecie wysoko. Tak. Więc nie. Stoi na parapecie, stoi, no nie wiem, w kilku miejscach są miseczki, są fontanny, żeby była woda bieżąca. No. Odkręcam jej kran. Mamy rytuał, że jak my pijemy kawę, to figa przychodzi, siada na stoliku kawowym z naszą kawą. Oczywiście my pijemy kawę z kotem nie tylko w jego obecności, ale często kot pływa w filiżance. Wiem, to ja też tak mam. I ona miałczy, że mamy jej przynieść wodę. I mamy taki rytuał, że rano pijemy wszyscy, nie? Okay, więc bardzo się staram. Koty w ogóle lubią rytuały. Tak. To jest coś takiego. Macie rytuały swoje? Mamy rytuały, mamy też. Ale też wiem, że na pewno to nie poprawia im humoru, że my mamy mało rutyny w życiu codziennym i te dni są bardzo, bardzo różne i to na pewno im trochę stresu dokłada, ale jak mam takie poczucie, że jestem złą kocią mamą, jak sobie zaczynam wrzucać, to sobie myślę, że no jednak większe krzywdy spotykają koty i to chyba nie jest najgorsza zbrodnia. Że... Ważne też, że się starasz i robisz, nie... tak jak z dietą i z treningiem wszystko musi być idealne, żeby były efekty. Ale wiesz, że są grupy na Facebooku, gdzie naprawdę no czasami aż ja mam wrażenie, że to jest takie bardzo, bardzo radykalne. Właśnie tak trochę jak ze skrajnościami w dietetyce, nie? Że, rozumiem. No, że jest tylko jedyna słuszna wizja tego, jak to powinno wyglądać. I chyba nie będę czytać żadnych takich rzeczy, jak będę mamą. Bo pilnuj, żebym nigdy nie dołączyła do żadnej grupy mamusiowej. Załóż ci blokadę na Facebooku. Bo naprawdę, ja później czytam i myślę sobie, że jak krzywdzę moje koty, nie? Wiem. A chcę na nich przecież jak najlepiej. Naprawdę brzmi, jakbym mówiła o dzieciach. Ale koty są, nie wiem, dla nas są członkiem rodziny jakimś tam, wiesz. Myślimy o nich, planujemy, jak na przykład mamy gdzieś wyjechać, to planujemy tą opiekę. Tak, żeby tak nie dalej. Za długo na przykład były same. Na przykład moje koty na święta miały pet sittera. Miały nianie. Miały nianie. Normalnie przychodził pet sitter i... No i dobrze, ale też polecam. Ty byłaś spokojna, tak? Przynajmniej, że to jest dobrze zrobione. Dostawałam raport zdjęciowy, wiesz, jak to wyglądało, czy jadły, czy nie jadły. I to jest kolejna rzecz, którą trzeba uwzględnić, że owszem, może z kotem nie wychodzi się na spacery tak często jak z psem, ale no też trzeba uwzględnić wyjazdy, że koty bardzo nie lubią zmieniać miejsc. Zabawę też, koty, nie? Wiesz, że się stresują. Tak. Ja myślałam, że biorę kota w transporter i sobie jedziemy. Tak, one je to dużo kosztuje i lepiej jest naprawdę, żeby zostały w domu i warto to wziąć pod uwagę. To jest kolejna rzecz, o której ja nie pomyślałam. I tak szczerze mówiąc, nie pomyślałam też o tym, że koty żyją 15-20 lat. Ja brałam kota na dany moment. Wiem, o co tak chodzi. Po prostu to było 6 lat temu, kiedy postanowiliśmy mieć figę. I to figa nie myślałam, że ja będę mieć, nie wiem, 40 lat i nadal będę mieć tą figę, nie? No. Nie myślałam tak o tym. I to jest też na pewno taki błąd, którego bym wolała nie popełnić. Ja bym się raczej i tak zdecydowała. No ale trzeba wziąć to pod uwagę. Bo no później i to, się żeby... kończy tak, że wiesz, schroniska przepełnione, masakra. I też trzeba mieć czas na tego kota właśnie w ciągu dnia. Trzeba, tak jak się z psem chodzi na spacer, tak z kotem trzeba się bawić. I ja też przez długi czas tak nie przywiązywałam tego wagi.
też Nitka jest takim kotem, który może aż tak... Jezus, ja czasami mam wrażenie, wiesz, że ja się bardziej staram angażować w tą zabawę niż Figa, tak? No, więc tak jakby ona tak nie dawała aż bardzo znać, nie było z nią problemów, ale jak przyszedł sznurek, to się nagle okazało, że kota się nie wybawi, to jest w ogóle jakaś masakra, nie? A lubisz oglądać fejle z kotami? Ale ja w ogóle lubię oglądać filmy z kotami. Jak czekałam na sznurka, to obejrzałam wszystkie filmy o ragdollach, jakie są dostępne na YouTubie. Nawet ci wysyłałam połowę, bo się powstrzymywałam, żeby nie wiedzieć. A Nitka jest bezdomniaczką. No tak, Nitka była z wtedy tablicy.pl. Aha, okej. Okay. Za 100 zł. Czyli jest po prostu... Było takie zdjęcie, były wszystkie takie ładne kotki, małe Nitki i był jeden kot, który strada do kuwety i miał taką minę. Ja mówię do Patryka, bierzemy go. I to była Nitka. I ta mina została z nią. Nitka nie wyrosła. Ta zdziwiona mina. To jest ta sama mina. Tak. No, ale... To Figa ma taką minę. Mi się ona kojarzy z taką wyrachowaną modelką, z taką zimną kobietą. No. No, Figa jest taka damesa. A jak da się komuś pogłaskać, to ludzie są po prostu... Wow, nie umyję tej ręki przez tydzień. To dotknęła mnie. Jarają się jak Kinga Rosin imprezą u Beyoncé. Nie dziwię się wcale. No właśnie, a ty miałaś przyjemność dotknąć tej pluszystej sierści? Figi właśnie spróbuję sobie teraz przypomnieć i nie pamiętam, czy ją dotknęłam w końcu, czy nie. Ale nawet starałam się na pewno. Jeżeli się nie uda, to przyjdzie wtedy Koka, która jest kotem, który bierz mnie całą, tak? Ona się tak kładzie. Tak, sznuro, który ci wylewa się z ramion po prostu. I niezależnie od tego, czy ma humor, czy nie, to i tak się daje pogłaskać. No i koty robią dużo śmiesznych rzeczy. Te fejle z internetu dzieją się na żywo, znienacka. Moja przyjaciółka... Zawsze jak wysyła mi filmiki, które co od Jani Pawlają moje koty, to zawsze się pyta, jak ty to łapiesz? Ja już jej mówię, że jak tylko widzę, że sznurek podchodzi do Nitki, to ja już wiem, że być może coś się będzie działo, więc na wszelki wypadek włączam wideo. I czasami się uda, czasami się nie uda, wiadomo. Ale częściej się udaje, bo jak oni są razem, to... Ale jak były małe, to one w sumie prawie jak w Big Brotherze, bo Marta ciągle byłaś z kamerą, nie? Wtedy. Tak, bo chciałam, żeby się zaprzyjaźniły. Jak był sznurek mały. Jak był sznurek mały, no. Dużo tu się dram rozegrało. O Jezu, ile łez wylanych i wszystkiego. Przejmowałam się, że wzięłam kota i mimo tego, że próbowałam robić wszystko według szkoły, to popełniliśmy i tak błąd. I myślałam, że ale popełniłaś błąd, bo wprowadziła was w niego behawiorystka. I ona doradziła źle, tak? I to jest w ogóle coś, co mnie bardzo denerwuje, że ciężko jest mieć zaufanie do specjalistów, no bo są po prostu konowały w każdej branży. Tak. I idziesz, płacisz i chcesz, wierzysz, że robisz dobrze, a no i się okazuje klapa, tak? I tutaj oczywiście już znowu w głowie swojej nawiązuję do tego, że do mnie trafiają dziewczyny, które były na diecie od dietetyka indywidualnej 1000 kalorii. I nie miały 4 lat. Rozumiem. No. Ani nie miały leżącego trybu życia. I nie ważyły 30 kilo. Masakra. No ale tak jest w każdej branży, że rzeczywiście ciężko jest znaleźć... Mi jest ciężko znaleźć kogoś, kto mi dobrze zrobi paznokcie. Rozumiesz? I tak jest w każdej branży. Ciężko mi kogoś znaleźć często, bo ludzie często nie przykładają się do swojej pracy albo nie wiem skąd mają swoje jakieś tam... Ale bo też zobacz, często ludzie biorą się za takie rzeczy, bo jest na to moda, jest na to popyt i nie chcę już pracować w czymś tam, tak, będę to zmienię, czymś będę, tam. Założę sobie salon manikir, tak? Albo będę pet sitterem, bo tak. Lubię zwierzęta, a tak naprawdę niekoniecznie musisz lubić wszystkie zwierzęta, tylko lubisz swojego jednego psa. Tak. I niekoniecznie się znasz na tym, nie? No to prawda, to jest wielki kryzys naszych wszystkiego. Czasów. Tym bardziej, że też no, ale z trenerami też tak jest, z dietetykami tak jest. Myślę, wiesz, że każdy, kto teraz słucha sobie, myśli, w mojej branży to dopiero to jest, tak, bo no, tak naprawdę to tak jest problem globalny. I faktycznie bardzo ciężko jest znaleźć specjalistę, który od początku do końca zrobi swoją robotę dobrze, ale ty na szczęście później trafiłaś na rozsądniejszą osobę, która cię dobrze pokierowała. Ale to nadal była twoja praca i to ty się z nimi bawiłaś godzinami dziennie, tak? Chciałam wybawić bardzo sznura. Ale trafiłam na Mieszka, który jest świetnym behawiorystą, bardzo mi pomógł i też był taki dostępny poza. Bo ja mnie to bardzo stresowało, więc ja do niego pisałam z każdym pierdnięciem tam kotów. I on odpisywał, zawsze pytał sam, więc to było bardzo duże wsparcie. No, więc się udało i się na razie nie tolerują. Czasami sznur jeszcze gryzie w tyłek Nitkę, ale no właśnie, to większy konflikt. To jest takie trochę rozczarowujące, bo mi się wydawało, jak podejmowaliśmy tą spontaniczną decyzję o wzięciu Koki. Słyszałam to zdanie.
bawiliśmy się świetnie. Będzie to na pudelku. Tak. No to ja myślałam, że my to robimy dla Figi też. Że ona, tak, ona będzie miała siostrę i będą się... Ty wejdziesz z koką w transporterze, a Figa tak, no to czekała. I ja sobie wyobrażałam, one będą tak leżeć razem na parapecie, będą takie słodkie, będą się lizać. Tak. I to w ogóle tak nie wygląda. U niektórych tak wygląda, ale to nie jest reguła. I to też jest takie, widzisz, to jest kolejna rzecz, która mi się pokazuje w necie. I nawet ja ci ostatnio pisałam, jak mi tam coś tam polajkowałam. Bo ja miałam wyrzuty sumienia, że u Marty jest tak super, a tak, te moje, że moje koty się tak super kochają i tam wysłała mi serduszko, coś ja napisałam i pamiętaj, że to jest, wiesz, wycinek, nie? No. Ale oczywiście, że się zapomina. Wcześniej się prały i w ogóle była wielka walka. Więc tak jakby, no to zależy i u niektórych będą się kochać i będą się myć i tak dalej, a u niektórych nie. Ja już się pogodziłam, znaczy ja jak brałam akurat sznurka, to nie liczyłam na to. Bo znałaś nitkę. I wiedziałam, że jak ona nie lubi ludzi, to raczej nie będzie lubić innych kotów. Brałam tego drugiego kota bardziej ze względu na siebie, bardzo chciałam mieć dwa koty, ale chciałam to zrobić też dobrze. Więc ja chciałam, żeby się tolerowały i się tolerują, więc jest okej. Czasami nawet bardziej niż tolerują, a są dni, że mniej. Mm-hmm. Wiesz, tak, różnie tak bywa. Są dni, że nawet wczoraj czy przedwczoraj nitka polizała go po głowie. Ale on, bo sznurek zawsze wszystko zrywie, wiesz? Po prostu jest taki typowy facet. Ona już, wiesz, bo ona ogólnie go lubi w miarę, ale on ją denerwuje, bo jest taki nachalny, się bawić, jest nachalny, jest taki, rzuca się na nią. I za każdym momencie, kiedy ona próbuje się zbliżyć, to jak na jakiejś komedii romantycznej, wiesz, ona próbuje i wtedy on robi łapą albo coś i ona się wtedy wkurza, albo robi coś głupiego, więc on to zawsze psuje, po prostu on to zawsze psuje. No bo zawsze tak jest, on to zawsze psuje, tak. Kropka, puenta. No, więc kocie mamy się dzisiaj rozkręciły. Musimy chyba kończyć, bo mam jakieś dwa koty do wyprzytulania. Znaczy, chyba Nitka tak spróbuje po raz 1589. A pani dotknęłaś już ją raz czy dwa, chyba nie? Tak, dotknęłam troszkę. Byłam w pobliżu jej futerka. A sznurę, no to tam się wiadomo. Sznurę to wiadomo, że się da miziać. To no, życzymy wam miziastego tygodnia, niech was spotka wiele pluszowych rzeczy. Dokładnie. I niech wam... Jeśli macie koty, to je pozdrawiamy serdecznie. Zdecydowanie. Pozdrawiamy je nawet w imieniu Figi, za co pewnie się na mnie obrazi na kolejny rok i będzie się zachowywała tak jak do tej pory, więc nic się nie zmieni. Nic się nie zmieni. Znośnego tygodnia, trzymajcie się. Pa. Hejka.